Dzisiaj dopisujemy nową kartę w historii naszego ośrodka. To wielka chwila dla nas i naszych uczniów, ponieważ spotykamy się na uroczystym otwarciu naszego nowego budynku szkolnego przy ulicy Kazimierzowskiej 23A. Chociaż progi tej placówki przekroczyliśmy 15 czerwca tego roku, to z utęsknieniem czekaliśmy na tę chwilę, by móc się pochwalić Państwu naszą nową placówką. Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, dostojni goście, Szanowni Państwo. W imieniu Rady Rodziców pragnę powitać wszystkich na tej wyjątkowej uroczystości poświęcenia i oddania do użytku szkoły o charakterze specjalnym w naszym mieście. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że ta szkoła będzie służyć osobom niepełnosprawnym. Mam nadzieję, że patronka szkoły Maria Krzygoszewska będzie dla społeczności wzorem człowieka czyniącego dobro. Niech wizerunek ze sztandaru szczerze wychowuje i przypomina Wam o tym, że tylko rozsiewane dobro gwarantuje szczęśliwe życie. Dziękujemy Wam za to, że wyrażając swoją wdzięczność, pragniemy jednocześnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia słowami z Pisma Świętego. Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni Wasze oblicze ponad Wami. Niech obdarzy swą łaską, zwróci go Wam swoje oblicze. Niech obdarzy pokojem. Dziękujemy Państwu za nieustanne zaangażowanie umożliwiające powstawanie przyjaznego otoczenia, czego efektem jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Dobro zwycięża wszystko, a sama pozostaje niezwyciężona. Bądźcie zawsze wiernymi Bogu i Ojczyźnie. Panie Dyrektorze, wielce dostojni goście, Panie Generale, Szanowni Rodzice, kochane dzieci, prosto z serca wyszła inicjatywa adaptacji niepotrzebnego już budynku internatu dawnego Technikum Rolniczego na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Kiedy zostałem prezydentem, odwiedziłem wszystkie obiekty oświatowe i widziałem, jak nauczyciele przy ulicy Sienkiewicza czy przy Placu Tysiąclecia niejednokrotnie na plecach z piętra na piętro przenosili dzieci, które miały kłopoty z chodzeniem. Wtedy powiedziałem sobie, że tak nie może być. Te dzieci są bardzo kochane, a naszym obowiązkiem jest stworzyć im godne warunki. Słowa szczególnego podziękowania dla ministra finansów w naszym mieście, dla Kazika Baryły. On wymyślił taką kombinację, że tak, weźmie się kredyt, to się wyremontuje, a tamto się sprzeda. I sprzeda się, powoli. Na razie był pierwszy przetarg, nie poszło, ale może ktoś z Państwa ma trochę pieniędzy i w centrum miasta kupi te dwa budynki. Na pewno też pan, który ma swoją cenę i zaprezentuje. Czy jesteście zadowoleni z nowego budynku, czy spełnia on Wasze oczekiwania? Proszę Pana, wystarczy spojrzeć, to Buzia sama się śmieje z radości, ale ona się śmieje też przez pryzmat radości naszych uczniów i moich pracowników. Przytoczę jakby reakcję. Było, jak przeprowadziliśmy się tutaj w czerwcu, to było takie wow. Nie? Wszyscy byli zdziwieni, gdzie z tych starych murów już poniszczonych przenieśliśmy się właśnie do tego pięknego, nowoczesnego obiektu. Tak jak wspomniałem w przemówieniu, jednego z najnowocześniejszych w Polsce Wschodniej. Myślę, że nawet w całej Polsce też. Jak się zrodził pomysł wybudowania tego budynku? Jak to powstało, jak to się zaczęło? Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Potrzeba
poprawy warunków dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w naszym mieście istniała od lat. Po dokładnym rozeznaniu w tym, co miasto posiada, doszedłem do wniosku, że budynek starego internatu dawnego technikum rolniczego na ten obiekt najlepiej się nadaje, bo jest tu i odpowiedni plac i trzeba było wykorzystać jakoś tą konstrukcję, która tutaj była. No i myślę, że też argument, że w pewnej części ta inwestycja zostanie sfinansowana ze sprzedaży budynków, które dotychczas specjalny ośrodek zajmował przy Placu Tysiąclecia i przy Sienkiewicza, dawała realne szanse na pokrycie kosztów. Ale najważniejsza sprawa to było to, że tamte dwa budynki nie nadawały się już praktycznie do nauki, do przebywania, nawet dla dzieci w pełni sprawnych, a nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych. I myślę, że to przesądziło, bo my tym dzieciom jesteśmy winni szczególną troskę i pomoc w tym, żeby one mogły w życiu samodzielnie funkcjonować. To jest dla nas sprawa bardzo ważna, dla naszego społeczeństwa, żeby dać tym dzieciom szansę zdobycia zawodu, z którego będą mogły być samodzielne. Opowie pan prezydent trochę o wyposażeniu, bo sale są naprawdę nowoczesne i przystosowane do nauczania na najwyższym poziomie, z tego co widzieliśmy. Ja myślę, że jest to obiekt, który jest, możemy się poszczycić, bo ja w wielu miastach europejskich byłem i wszędzie interesuję się tego typu obiektami i wszyscy mówią, że tak, pokazywałem ten obiekt zresztą w czasie ostatnich dni Siedlec naszym partnerom z całej Europy i nikt takiego obiektu pięknego nie ma. No, myślę, że jest też taka zasada, że jeśli się robi coś nowego, to ma być to oparte na najnowszych technologiach po to, żeby mogło przez, powiedzmy, stulecia służyć. Panie prezydencie, jaki był koszt wybudowania tej placówki od podstaw? To drobiazgi. Zapłacone, wykonawca ma zapłacone już i dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Co dalej z budynkami na Sienkiewicza? Tutaj apel do państwa, jeśli ktoś ma trochę kasy, to te budynki są w centrum miasta. Myślę, że warto w nie zainwestować, kupić je, bo one nadają się właściwie na każdą działalność. I na usługi, na handel, na oświatę, a także na potrzeby mieszkaniowe. Myślę, że za chwilę powstanie nowoczesne osiedle pomiędzy właśnie ulicą Sienkiewicza i ulicą Pułackiego i ten budynek na Sienkiewicza jest właśnie w tej całej pierzei. Kupujcie państwo, póki czas. Z bardzo ważnych informacji warto wskazać, że jest to obiekt na miarę XXI wieku, który jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. I myślę, że to jest najważniejsza informacja, którą ci państwu chcielibyśmy przekazać. Dlaczego? Bo obiekt właśnie dla naszej młodzieży wymaga szeregu udogodnień. Troszeczkę szersze korytarze, szersze drzwi, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również cała ta infrastruktura w postaci windy, podestów, łagodnych podejść pomiędzy budynkami, powoduje, że jest to obiekt, z którego możemy korzystać bezkolizyjnie. A więc młodzież, dzieci, które tutaj zdobywają wiedzę, mogą w bardzo dogodny sposób przemieszczać się pomiędzy kolejnymi piętrami, kolejnymi kondygnacjami. Myślę, że to jest najważniejszy element. Warto też wskazać na taki trójstopniowy podział tego budynku. W tej chwili znajdujemy się na parterze, jest to kolor dominujący żółty. Zarówno ściany, jak i podłogi pomalowane na kolor żółty stanowią taką bazę kolorystyczną. Dalej, jeżeli wejdziemy, będziemy mieli kolor niebieski, kolor zielony na samej górze, a więc młodzież ma możliwość lokalizowania się w oparciu chociażby o kolorystykę korytarzy, dzięki temu jest im łatwiej ocenić, na której kondygnacji się znajdują. Jest to swoistego rodzaju ułatwienie do pracy, ułatwienie do funkcjonowania i też uprzyjemnienie życia. Jest tam dużo milej pracować i uczyć się w takich właśnie kolorowych wnętrzach i to był główny zabieg generalnego wykonawcy, czyli firmy Zeltech właśnie przy realizacji tej inwestycji.